Piąty i zarazem ostatni dzień naszej wyprawy po Beskidzie Niskim to około 65-kilometrowy przejazd z Chyrowej do Ropy. Wstępnie chcieliśmy jechać grzbietem Magury Wątkowskiej i Małastowskiej, jednak deszcz zweryfikował nasze plany i zamiast zwiedzać szlaki grzbietowe, jechaliśmy dolinami, to sporo po asfalcie. Dodatkowo w połowie trasy pogoda się całkowicie odmieniła i wróciło słońce. Jednak zmiana trasy umożliwiła nam obejrzenie kilku pięknych cerkwi oraz przejechanie naprawdę interesującym szlakiem ze Świątkowej Wielkiej do Bartnego przez tereny dawnej łemkowskiej wsi Świeżowa Ruska. No i poranek, ostatni dzień i najdłuższy dystans dzisiaj, ale najmniej gór. Z polan wypasowych nad Chyrową zmierzamy w stronę Myscowej. Dawaj, dawaj, Sikor, nie kręć. Nie mam czasu. No dzisiaj będzie chyba w deszczu. Na razie lekko pada, ale chyba będzie deszczowo. No, awaria, kapeć w deszczu. Dobra, no wchodzimy, więc nie. Nie bójcie się! No z drogi! Dobry! Zaś się nie chcą poprzesuwać. Na pomóc. No, bo ty kurwa wstali. Dobry. Tak, ten kamp to nie gnił. Nie. Nie ma. Ale ty się fajnie. Ale tak to zagra, to już wejdziesz. Nie, bez okularu to może mi pokazywać. Aha. Mekrzyk. No ale ten, patrz, tu jest Krępna, nie? Tak. No tu i jest Świątkowa, nie? Tak, no i będzie grab gdzieś tu dalej. No grab, ale grab jest, patrz, gdzie się muszę wrócić. Nic się nie wrócę. No jak nie, na południe całkiem jadę. Nie. No i do Ożonnej podjeżdżasz. Nie do Ożonnej. Przez Rostajne, tu jest grab, tak? No. Tu będzie boczno gdzieś Wyszowatka. No to wiem, to jechaliśmy przez tą Wyszowatkę, tam jest taki PGR stary. No i co, i przez Długie, przez ten... No i... chcecie jechać w ogóle? No my, nie, no my chcemy na Bartne na razie. No to... Na Bartne to trzeba na Świątkową. No to tak. Mówię, no ale potem co, na Grab? Nie. No Świątkowa, nie? Tu jest. No. Świątkowa Wielka, Mała, no. Jest rozgałęzienie na... Gdzie to? Gdzie no to tu mam, tu jest mała, Wielka, momencik, nie? Tu jest Kotań, no. Przyjeżdża się na Świątkową Małą i jedziemy na Świątkową no. Wielką, jedziemy na Świeżową no Ruską i jedziemy na Bartne. No to ale to jest szlak rowerowy tak. Taki, nie? Jest. No. No i tutaj jedzie przez Świeżową, tam będziecie jechać koło łowiska psów, no tak, tu w tym miejscu i będziecie jechać. To tak chciałem jechać, tylko chciałem tu z Myscowej, wiecie, na kąty, potem tu na Desznicę i tędy sobie tu przejechać, nie?
Ale to ci mówię, tam jest droga. Ale to po co takie koło robić? No, lepiej jechać tu do. No ale popatrz, jest ten. No lepiej trochę jest krócej, ale to nie no, aż takie koło. Jak nie? Jest pogoda taka, to chyba lepiej. Bo to, że ta droga taka zarąbana była, ten tu będzie z leśnicy. To jest kolanin, no to kamienista droga będzie. To. No kamienista, no to tak, no to. Tak. No ale to, że ja ci dobrze mówię, a ty rówiak też. Jak ci pasuje do Warszawy, to myślę, że też można dojechać. Leśnica, jak do kolaniny, to tam jest kamienista przystanek. Czy pojedziesz pan tą stroną, czy tą, tak, pojedziesz ale, pan do celu? Tak, tak, ale tak i tak będę musiał przejechać ten kawałek tu, nie? I no to, ciekawe, na to, to na pewno. No, a tam może być mokro, myślę, a nie? Tam jest przez las, to tam ile cię przez 7 potoczków, no, tylko no. To jest jeden. No. Tylko taki jest taki pokręcony. No, to tam będzie ciężko, no. To tam do Bartego zjedziecie z góry na schronisko. No, na schronisko, no. Ale tam przez las asfaltowo może przejechać, jak ktoś po stronie Gorlicki, to zaraz jest asfalt. Tam mogę już jechać asfaltem dalej. Nie? No to przez leśną drogę jest. No, dobra. Tą drogą tutaj, ten kawałek, co pan mówi, że tam właśnie samochody nie, no bo tam jest nagowe rowy tylko. Tak. Tam nie przejedzie, tam rampę i to parku. Dobra. No to leśną drogą. Ludzie kapało, no to co będę robił? A poprawka. O, gonta trzeba poprawić. Nie wiesz, jak już się nie może bije kapa, tam już zaglądaj i oko ci nie bije. No. Jak to zjechał, kurwa, jak mucha pijana. Ja po piwie? Jakie z nimi mówię? Co? Koło Salickiego. Co? Salickiego. Do góry ziaki jechał. No, do, ale pokoju było wszystko pijane. No widzisz, jak to jest. Jak to jest? Jedynką jechałem. No to znaczy, u ciebie nie ma jedynki. No, bo nie wiem. No nie chcę przestać padać. Dlatego musimy trochę zmienić trasę. Jedziemy najkrócej, jak się da. Jak się jedzie w tym deszczu? Ale na szczęście już nie pada tak mocno. Cerkiew Świątkowej Wielkiej. Jedna z niewielu pomalowanych. Fajnie to wygląda. Ciekawa rzeźba. Nie wiem właśnie co to za rodzaj, ale fajne. Ten z rogami jakby się odwrócił. Co tam, kolego? Piękny jesteś, no. No łapka, łapka, łapka. No, jedziemy teraz taką drogą na Bartę. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo błota. Jedziemy przez teren dawnej łemkowskiej wsi Świeżowa Ruska. Naprawdę pięknym szlakiem, przeprawiając się kilka razy przez płynący przez Świeżową potok. Taki schronik po drodze. Majdan. Fajny, nawet okno jest. Tam w dole chyba zabudowania Bartnego. Zaraz tam będziemy. Cerkiew Bartnem. Z takimi fajnymi dzwonami.
Ładny domek, jest wszystko. Jabłonka, ule. No, zjechaliśmy tędy niebieskim szlakiem z Bartnego. I taki parking z takim miejscem pod ognicho, pod dostawienie namiotu. Nawet studnia jest. Co państwu tuszyć? Proszę nic nie tuszyć już. Chętnie bym wam coś wytuszył. Makrelka, chodź tu pokaż, pokaż. Co jemy? Co na stołach? No dobrze, że nie pada. Ale też się nie osiągają, nie pierdolą się, tylko jeśli będzie jeszcze kelmeczka. No. No taka kelmeczka to trzyma. Don't you mind? People grinning in your face. Cerkiew w Gładyszowie. Taką fajną alejką drzewną się jedzie. No jest cerkiewka, nietypowa też. Inna od tych, które tu są. Piękna cerkiewka w tym Gładyszowie, podoba mi się. Takie dwa różne jakby obiekty połączone ze sobą, super. I dzwonnica osobno. Ciekawa sprawa, tu tablice jeszcze dwujęzyczne, Gładyszów, a Smerekowiec już tylko po polsku. Zobaczyłem z drogi taką kapliczkę i mnie zainteresowało, co to jest. A w środku jest figura. No kapliczka po prostu taka. No ale... To jest zapach starego drzewa. No... Taki, który się pamięta. To jest niesamowite. W każdej z tych małych miejscowości jest jakaś cerkiew. To jest cerkiew w Kwiatoniu. Jako kościół chyba katolicki funkcjonuje. Niesamowita ta wieża tutaj. No w każdej małej miejscowości jednak coś, no nie, może nie w każdej, ale w tylu przetrwały te cerkwie. I popatrzcie, to jest przecież zadbane, nie? Te gąty przecież trzeba wymieniać. Bo wiesz dlaczego? Bo przekształcili je w kościoły katolickie. Część, nie? No ale ta mi się bardzo podoba. Fajna jest. A tu cerkiewka w Uściu Gorlickim. I zaraz obok kościół. No a w dole zalew Klinkówka na ropie. I Tama, ale i teraz stąd nie widać. No tu już prawie jesteśmy na miejscu. Jeszcze raz rzut oka na zalew Klinkówka. Tutaj góry fajnie się tak nachodzą. Ominęliśmy te szczyty wszystkie. Wszystko ominięte. Wszystko jest ominięte. A słonko świeci. I to parzy. In your face. In your face. In your face. Coś czuję, że jeszcze tu wrócimy.